Powiem szczerze, że najchętniej to bym wolał w ogóle tego nie komentować, tego meczu. Przegraliśmy zasłużenie. Natomiast moja może ocena, moje takie spostrzeżenie po meczu jest takie, że po prostu to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło na poziomie pierwszej ligi, to jest jeden wielki skandal. Sędzia popsuł całkowicie te zawody od momentu, no od samego początku w sumie. Wszystkie decyzje, które były przeciwko nam. Według mojej opinii, jeszcze takiej nieobiektywnej, należały nam się dwa ewidentne rzuty karne. Pierwsza sytuacja, bramkarz demoluje naszego zawodnika, który ma poobijane żebra, ma siniaki. Nawet sędzia nie podbiega do VAR-u, no już, bo po prostu uważa, że to nawet się do tego nie kwalifikuje. Druga sytuacja, nasz obrońca też od tyłu jest atakowany, drugi rzut karny, myślę, że ewidentny. Czerwona kartka dla naszego zawodnika jak najbardziej zasłużona, natomiast to, co się stało po czerwonej kartce, to jest jakiś kabaret, cała ławka Arki wybiegła, nawet trener przepychał naszych zawodników, ja zareagowałem i ja dostałem kartkę. Ja nie rozumiem tych przepisów. Biorę to na siebie, uważam, że kartkę zasłużenie dostałem, natomiast nie rozumiem, dlaczego działa to tylko w jedną stronę. Jeżeli ja dostałem kartkę, tak samo i powinien dostać trener drużyny przeciwnej czerwoną kartkę i tyle z mojej strony. Co do meczu, myślę, że jak graliśmy 11 na 11, Arka nie oddała strzału na bramkę i ten mecz był na pewno wyrównany i pewnie by się dużo rzeczy zmieniło. Natomiast w momencie, kiedy graliśmy jednego zawodnika mniej, taktyka nam się zmieniła, straciliśmy bramkę, próbowaliśmy zmianami ratować ten mecz, co nic nie dało, ale tak jak mówię, no ja jestem zażenowany tym, co tu się to dzieje i nie wiem, może taka moja brutalna teoria, za dużo punktów zdobyliśmy, wygraliśmy już 4 mecze i po prostu trzeba było nas niestety sprowadzić szybko na ziemię i pan Małyszek to zrobił. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć i też nie boję się tej odpowiedzialności. Pan sędzia Małyszek 3 mecz rzędu mi sędziuje i 3 raz mnie wyrzuca. A jeszcze jedna rzecz, ostatnia już. Ja się oczywiście bardzo dobrze przygotowuję jako trener do każdego meczu i dzisiaj była analiza na odprawie przedmeczowej sędziego. Uczulałem zawodników, że sędzia ten ma średnio 6 kartek daje na mecz, często też czerwone kartki daje. Podawałem przykład właśnie, jak grałem jeszcze z Radomiakiem Radecki, gdzie wyleciał. Ja gdzieś tam też miałem kartki i uczulałem na to zawodników, natomiast to nic nie dało i tak skończyliśmy w pierwszej połowie jednego mniej plus ja, także no, zostaliśmy po prostu sprowokowani. Co jeszcze? Wydaje mi się, że trzeba pochwalić mój zespół za walkę do końca. Nie poddamy się, będziemy dalej starali się grać o zwycięstwa, natomiast ja sobie nie wyobrażam, że na tym poziomie będą takie mecze, bo to nie o to chodzi. I wydaje mi się, że zespół Arki jest na tyle silny, żeby sobie spokojnie poradził i nie potrzebował tutaj po prostu pomocy i tyle. Takie jest moje zdanie i liczę się też z konsekwencjami tego, ale muszę to po prostu po meczu powiedzieć. Przykro mi. Natomiast Arce gratuluję kompletu punktów. No i tak żartobliwie, pierwszy raz z tego, co słyszałem, na zero z tyłu, jak to mówią tutaj kibice, no ale na zero z tyłu, ale z lekką pomocą, może nie z lekką, tylko z mocną pomocą i gratuluję po prostu zespołowi z Dyni 3 punktów, a my po prostu musimy myśleć o kolejnym meczu. Chyba się nagadałem, wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan Kuba. Dzień dobry, panie trenerze. Jak ukryć przegląd sportowy? Onet mocno pan prawie że wszystko już powiedział, co się wydarzyło w tym spotkaniu. Nie wszystko, ale by się coś jeszcze znalazło. Tak. 36 minutę i mimo wszystko zachowanie, że pan skomentował zachowanie swojego zawodnika. Tak. Jak najbardziej zasłużona kartka, już mówiłem, jak najbardziej, natomiast mi się nie podobała też reakcja właśnie, uważam, że zawodnik no, źle się zachował, tak, bo natomiast powiem szczerze tak, rozmawiałem też z zawodnikiem, no wiadomo, że po meczu jest załamany, bo uczulaliśmy na to, natomiast powiedział mi też, że ci chłopcy do podawania piłek no, parę razy po prostu przytrzymali te piłki, czyli to też była taka, no w cudzysłowie prowokacja, ale to też jest element gry, no, zawodnicy muszą trzymać emocje, tak, i ten chłopiec nie chciał tej piłki dać, no i dlatego gdzieś tam ta sytuacja poszła, ale to go nie usprawiedliwia, nie może czegoś takiego zrobić. Chciałem panu spytać, czy po meczu była chwila, okazja, żeby porozmawiać z arbitrami tego spotkania, no bo skoro jest to już, tak jak pan mówi, pewien precedens i jakiś standard, że sędziuje ten arbiter i pan na ławce nie kończy meczu, albo jest po prostu, tak jak pan mówi, tyle kartek,
co można z tym po prostu zrobić, czy pan będzie chciał w ogóle coś z tym zrobić? Znaczy wie pan co, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No. Ja rozmawiałem z obserwatorem i chciałbym wiedzieć, jaką ocenę dostanie sędzia, ale to jest tajemnica, nie jesteśmy w stanie nic zrobić i pewnie nic nie zrobimy. Ja będę ukarany, natomiast no, muszę to wziąć jakby na klatę, natomiast powiem szczerze, no to jest niedopuszczalne, bo my mamy dużo młodych chłopców, tak? Sędziowie są od tego, żeby był porządek na to boisku. Ja sobie nie pamiętam sytuacji, przepraszam, tylko już żeby sędzia spotkania powiedział do zawodnika spierdalaj, albo że ci, przepraszam, że no już nie chcę tego cytować, zajeby tam ci kartkę. No, do Budnickiego tak się sędzia odezwał i tak samo się odezwał do Kiekolskiego. Porozmawiajcie państwo z zawodnikami. No to jest dla mnie po prostu niewytłumaczalne. Ten sędzia powinien po tym meczu za takie zachowanie być po prostu ukarany przez PZPN. Nie może się odzywać tak do zawodników, tym bardziej młodych. On ma wychowywać tych zawodników, ma im pomagać, a nie wyprowadzać ich z równowagi. I to jest po prostu, po prostu to się nie nadaje do komentarza. Zawodnicy są zażenowani, my jesteśmy zażenowani i tyle. No i lepiej po prostu tego nie komentować. Proszę bardzo. Witam Stopczyński, Uniki Węz z tej strony. Chciałbym jeszcze zapytać pana, czy może będzie próba odwołania się od tej czerwonej kartki po tej całej sytuacji właśnie mieszając te takie lekkie zatargi z arbitrem, odwołując się do poprzednich meczów właśnie z pana udziałem, kiedy ta osoba sędziowała. Oraz jeszcze chciałbym poruszyć kwestię, ponieważ powiedział pan o dwóch rzutach karnych dla GKS Wtyry, tylko że dla Arki również przysługiwał, myślę, jeden rzut karny. Jak miałem patrzeć wtedy bodajże, gdy piłkarz z numerem 6 był faulowany pod karnym. Więc to nie jest tylko tak, że z jednej, że niejednostronnie działa sędzia. No tak, tylko przy jakim wyniku? Właśnie, no ten rzut karny się dla nam należał przy wyniku 0-0, potem też przy wyniku 0-0, potem dla Arki chyba gdzieś tam w późniejszym. Tak, no tak, ale chyba te były pierwsze, natomiast ja już tego nie będę komentował, bo to od tego jest VAR, natomiast sami państwo widzicie, na VAR-ze czasami takie karne się gwiżdże, że lekko się gdzieś dotknie zawodnika i są karne, czasami jest tak, że zawodnik zostaje zdemolowany, nie ma, no ciężko powiedzieć, tylko że to każdy sędzia inaczej to interpretuje. Natomiast co do mojej czerwonej kartki, ja jak najbardziej zasłużona. Ja uważam, że opuściłem strefę zmian, nie zgadzałem się z decyzją sędziego i zostałem ukarany i muszę to po prostu wziąć na siebie. Nie będę się odwoływał, będę czekał na, jakby tak powiedzieć, na wyrok, ale tak jak mówię, no, kara idzie w jedną stronę. Tak? Trenerzy są karani, a sędziowie za chwilę pewnie będą sędziować następne mecze i, no i tyle. Pan Grzelek jeszcze się zgłaszał, przepraszam. Przemysław Olszewicz, przewód sportowy. Jeszcze a propos tych potyczek z tym sędzią, pan wspomniał ostatnio, to będzie pytanie. W poprzednich sezonach były takie sytuacje, nawet w najwyższej klasie rozgrywkowej, że klub oficjalnie składał pismo, że sobie nie życzy, aby ten sędzia brał udział w ich spotkaniach i przez jakiś czas wiemy, że był ten pan odsunięty od pracy z tym zespołem. Przychodziło panu przez głowę jakieś podobne rozwiązanie, czy chęć zrobienia odnośnie pana Małyszka? Czy wie pan co, ja jestem bezpośrednio po meczu, także nie wiem jak my zareagujemy na to, co zrobimy. Na pewno musimy sobie ten mecz spokojnie obejrzeć, ale jeżeli sędzia cały czas twierdził, że usuną mnie z boiska za opuszczenie strefy, no to tak jak mówię, no to powinno prawo w dwie strony działać, tak? I ja bym się wtedy zgadzał, ale widocznie tutaj no sędzia już jakby według mojej oceny chciał po prostu to zrobić i tyle. No i, ale nie będziemy się od tego odwoływać i tak z tym nie wygramy. Po prostu trzeba to zaakceptować i skupić się na kolejnych meczach. No. Natomiast oczywiście ja też nie zrzucam wszystkiego tutaj na sędziowanie, bo nasz zespół no, dzisiaj uważam, że powinien dużo lepiej zagrać. No ale byliśmy tak konkretnie wybijani z rytmu przez takie właśnie sytuacje i niestety zasłużenie przegraliśmy, ale tak jak mówię, na takim trudnym terenie jak tutaj, grając większość spotkania, jednego mniej, no na pewno nie jest łatwo, tak? I, no i tyle, i musimy wnioski z tego wyciągnąć. Pan Andrzej Dziedzicki, Telewizja Polska, Gdańsku. Panie trenerze, nie wchodząc już w te szczegóły, czy gwizdał dla Arki, czy dla tych, bo myślę, że sędzia po prostu lekko ten mecz no nie był jego najbardziej udany. Ale pana zdaniem, kluczowa sytuacja, która odmieniła los meczu, to znaczy, która była taka pana zdaniem, która ten mecz odmieniła, czyli jakby no, zwróciła tą szalę na korzyść Arki, to jaka? No, wie pan co, no na pewno ta czerwona kartka, tak, no to jednak to jest...
No kluczowy moment, tak. Wynik 0-0, jeden zawodnik mniej, cała taktyka gdzieś tutaj legła w gruzach i tak jak mówię, no tutaj nic nie zapowiadało, że Arka nam może zagrozić, tak, bo wydaje mi się, że do tego momentu chyba, no tak jak sobie przypominam, Arka nam nie zagroziła. Oczywiście były jakieś sytuacje, my tak się troszeczkę nabieraliśmy coraz bardziej pewności siebie i myślę, że było kwestią czasu, że zaczniemy sytuację stwarzać. No ale ta sytuacja wprowadziła nerwowość, prowadziło to, że musieliśmy taktykę zmieniać, no i już nie było tak łatwo grać o zwycięstwo, a przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wygrać. Natomiast no niestety przegraliśmy 2-0. Dzień dobry panie trenerze, Tymek Kobiela, Radio Gdańsk. Pan dużo mówił o pracy arbitra, dlatego żeby nie zostawiać tego w takiej sferze niedomówień, chciałbym zapytać, zwłaszcza te słowa dotyczące pomocy. Czy pan zarzuca arbitrowi brak kompetencji i to, że jest po prostu czy słabym sędzią w tym meczu, czy generalnie słabym sędzią? Czy brak uczciwości? Nic nie zarzucam. Po prostu nie akceptuję tego, jak pan sędzia prowadził te zawody. Ja najbardziej mam zastrzeżenia do tego, jak się odzywał w stosunku do moich zawodników. Tego nie mogę po prostu jakby przemilczeć, no bo to jest no niewytłumaczalne. Sędzia ma prawo się pomylić, tak? Ma prawo nie gwizdnąć karnego, ale jeżeli w sposób taki się odzywa do piłkarzy, to jest niedopuszczalne. I myślę, że my nie będziemy się odwoływać od tego, co ja zrobiłem, tylko ewentualnie możemy napisać, jakich sędzia używał słów w stosunku do zawodników. No uważam, że jesteśmy szczęśliwi przede wszystkim po tak długim czasie. Wygraliśmy mecz u siebie, bodajże dobry statystycznie jest Paweł Bednarczyk, powiedział 23 marca, bo ostatni mecz tutaj wygrany. Trzeciego. Przepraszam, to jeszcze lepiej, więc na pewno się z tego powodu cieszymy. Ja uważam, że tak jak powiedziałem przed meczem, byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po zespole z tych. Zagraliśmy bardzo dobre zawody, przede wszystkim też odpowiedzialnie, jeżeli chodzi o granie w obronie. I tutaj też mieliśmy swój plan i czasami może było takie wrażenie odnieść w pierwszej połowie, że za mało ryzykujemy, ale to było konsekwencją tego planu, który nakreślił trener i tutaj fantastycznie broniliśmy, bo patrząc na statystyki, Martin dzisiaj nie musiał się wykazać interwencją i zero celnych strzałów ze strony zespołu z tych. Uważam, że w drugiej połowie na pewno w ofensywie wyglądało to bardzo dobrze, co nie ukrywam, że też było konsekwencją na pewno tego jednego zawodnika więcej, ale mimo wszystko stworzyliśmy dużo więcej sytuacji takich, gdzie mogliśmy sfinalizować w drugiej połowie. Także jeszcze raz gratuluję całemu zespołowi, przede wszystkim chłopcom za fantastyczną pracę dzisiaj. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Pan Kuba pierwszy podniósł, ale Jacek ma mikrofon, proszę. Ja mam mikrofon, więc skorzystam z prawa pierwszeństwa. Trener zapewne tego, Jacek Głuszczyński, Trójmiasto.pl. Trener zapewne nie słyszał, my jesteśmy po burzliwej części konferencji z trenerem Banasikiem, który narzekał na sędziowanie, więc pierwsze pytanie, które muszę zadać, to jest to, jak trener odniesie się do sędziowania, czy były jakieś sytuacje, które być może wypaczyły ten mecz albo ustawiły ten mecz i generalnie, czy na przedmeczowej odprawie wy zwracaliście uwagę na sędziego, jak to robiono w szatni Tychów. Dziękuję bardzo. Ja, my się koncentrujemy na graniu w piłkę, my się koncentrujemy przede wszystkim na działaniu zespołu przeciwnego i mieliśmy bardzo dobrze przeanalizowanego przeciwnika. Ja uważam, że czerwona kartka zasłużona. My jako trenerzy jesteśmy też wychowawcami młodzieży. U nas jest też dużo młodych zawodników i dla mnie karygodne zachowanie zawodnika z tych. Zasłużona kartka, później konsekwencja, druga czerwona kartka dla trenera. Także tutaj tylko odniósłbym się tylko do tej sytuacji. Resztę to państwo też byli na meczu, widzieli, jak mecz wyglądał i tutaj nie jestem osobą kompetentną, żeby komentować lub krytykować pracę pana sędziego. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.